dobry. Witam w podcaście o podcastach. Dzisiaj jesteśmy w tematach chyba no, samych przyjemnych, bo takich naszych, przynajmniej ja czuję, że one są moje, a na pewno są bardzo tematami moich gościń, bo dzisiaj ze mną dwie wyjątkowe dziewczyny, Ula Adamczyk i Zosia Tyszkiewicz, prowadzące podcast Halo Dziewczyny. Cześć, dzień dobry. Halo. Przywitacie się tak jak w swoim podcaście, żeby wszyscy mogli sobie dopasować głos do imienia. Ja kocham to. Cześć, ja jestem Zosia. Cześć, ja jestem Ula. Ale to nie jest nasz podcast. Jesteśmy gościnnie, jako Halo Dziewczyny. Tak. Tak. Cześć. Jeszcze raz was witam, bardzo mi miło, ponieważ w ogóle spędziłam z wami jakieś nieskończone ilości godzin. Przesłuchałam chyba prawie wszystkich odcinków waszego podcastu. Pewnie coś tam przespałam, bo mam, czasami mi się włącza tryb takiego sennego binge'owania i wtedy już nie wiem, co było, co nie, ale nagrałyście prawie 100 odcinków. Gadamy mniej więcej w połowie lutego. I chyba dzisiaj jest tych regularnych odcinków u was na kanale 98, ale też są nadprogramowe odcinki specjalne. To już prawie 4 lata. Wow, no. Dokładnie, za chwilkę, no, w maju, na wiosnę. W maju, no. Wróćmy sobie do początku tej waszej przygody, bo wydaje mi się ona dosyć wyjątkowa. Poznałyście się w pracy i co? I po prostu zaczęłyście nagrywać podcast? Nasz podcast nie pokrywa się czasowo z naszą pracą. Mhm. Zosia zainicjowała cały ten pomysł właśnie w momencie, kiedy nasze drogi zawodowe zaczęły się rozchodzić. Tak było. Ula odeszła z firmy, w której razem pracowałyśmy. Ja z tęsknoty za Ulą, ale również za jakby tym właśnie pracowaniem razem, bo my się super w pracy dogadywałyśmy i dużo się od siebie uczyłyśmy. Postanowiłam Ulę zaprosić do tego projektu, który właściwie przyszedł mi do głowy tak zupełnie znienacka. Ja również nie byłam słuchaczką podcastów, więc tak naprawdę już nie do końca pamiętam, dlaczego akurat wymyśliłam podcast, ale chyba dlatego, że obydwie z Ulą, jak jesteśmy razem, to nam się generalnie po prostu buzie nie zamykają, rozmawiamy bardzo dużo. Więc podcasty wtedy tak zaczęły trochę wjeżdżać do Polski, już coraz więcej o nich się słyszało, więc uznałam, że może to jest to. A Ula w ogóle bez słowa sprzeciwu powiedziała, że tak, tak, robimy to. Więc... Tak, sugestia Zosi trafiła na podatny grunt, bo ja byłam wtedy po wakacjach, gdzie miałam okazję dużo słuchać podcastów, więc w ogóle też zastanawiać się nad tym, jakby to było coś takiego mieć, ale też ja bym pewnie sama na to nigdy nie wpadła. I zresztą myślę, że prowadzenie podcastów pojedynkę nie byłoby czymś, co leży w mojej naturze, więc ten Zosi pomysł no super zakiełkował i tak naprawdę w ciągu kilku dni od powiedzenia pomysłu zaczęłyśmy pracować nad tym. Zaczęłyśmy wymyślać, o czym w ogóle mamy gadać, jak to się ma nazywać, jaki ma być dżingiel i właśnie pamiętnego, ciepłego majowego popołudnia 4 maja na balkonie u Zosi. To wszystko jakoś tam się zebrało. Niesamowite. To jest, wydaje mi się, to dosyć duży wysiłek, żeby zatrzymać kogoś przy sobie. W sensie, wiecie, no, zobowiązać się do tego, żeby faktycznie nagrywać z jakąś przeraźliwą regularnością, bo wy byłyście bardzo pilne w tym nagrywaniu. Nie ma przebacz, co 2 tygodnie nowy odcinek. Właśnie na początku nagrywałyśmy co tydzień, bo po prostu nie miałyśmy pojęcia, ile to będzie pracy. Wydaje mi się, że właśnie dlatego, że nie wiedziałyśmy, z czym to się do końca wiąże, to mogłyśmy po prostu w to iść. Bo myślę, że gdyby ktoś nam powiedział, hej, ogólnie spędzicie przez te x lat, nie wiem, ileś set tysięcy godzin, czy ileś set godzin nad tym podcastem, to może byśmy się zastanawiały kilka razy, a może wcale nie. Ale my na początku nagrywałyśmy co tydzień. Odcinki były krótsze, ale to było tempo dla nas je do wytrzymania. No, okazało się, że nie mamy po prostu tyle czasu, żeby tak na bieżąco to nagrywać. Nagrałyśmy kilka odcinków pierwszych. Pierwsze 3 nagrałyśmy w jeden weekend, no więc byłyśmy takie wyluzowane przez 3 tygodnie. Ale potem właśnie, no jednak życie nas dogoniło i się okazało, że poświęcenie całego weekendu na nagranie właśnie iluś tam odcinków, to też jest trudne, no bo normalnie pracujemy, jesteśmy zmęczone i chciałbyśmy mieć trochę czasu dla siebie. Więc nie pamiętam po jak długim czasie, ale stosunkowo szybko przerzuciłyśmy się na ten tryb, dłuższy odcinek, ale co 2 tygodnie. Co i tak jest mega wymagające, ale wróćmy do waszych tematów, no bo wy chciałyście, żeby ten podcast był w pewnym sensie takim zarejestrowanym procesem waszej rozmowy. I chyba tak trochę jest, tylko no, wiadomo, że to jest
przygotowane, tak? Więc dlatego kosztuje dużo pracy. Myślę, że więcej czasu wkładamy w postprodukcję niż przygotowanie się wcześniej. Jasne, jak wybieramy sobie tematy odcinków, to każdy z nas przygotowuje jakieś własne rozkminki, czy refleksje, czy często wspomnienia, bo my głównie w rozmowach bazujemy po prostu na naszym życiu i na tym, co nam się przydarzyło i jak sobie o tym gadamy. Więc to przygotowanie się jest bardziej wygrzebaniem czegoś z meandrów mózgu niż jakimś faktycznym wysiłkiem. Ale wydaje mi się, że nie wiem, teraz my już, wiesz, wiele bardzo procesów przez te lata, bo na początku przygotowałyśmy się w kompletnie inny sposób. Więcej dyskutowałyśmy przed odcinkiem o tym, co będziemy rozmawiać, o tym, o czym chcemy rozmawiać. A no też przez tą praktykę i przez to, jak nam to weszło w krew, ten proces się bardzo mocno skrócił, mam wrażenie. My zapisujemy sobie jakieś kluczowe rzeczy, już sobie nie mówimy przed nagraniem, właśnie żeby mieć pewne poczucie niespodzianki i zaskoczenia też w trakcie. No i tak to leci. Tak, na początku bardzo tak dokładnie sobie rozpisywałyśmy, co będziemy mówić, w jakiej kolejności. Może oczywiście nie pisałyśmy swoich wypowiedzi, ale jednak no, musiałyśmy mieć ten scenariusz taki mocny, bo inaczej się gubiłyśmy. Myślę, że dosyć dużo czasu zajmuje nam wymyślanie tematów, bo po pierwsze myśmy już dużo przegadały, więc no, trzeba jednak trochę pogrzebać, żeby znaleźć coś, co będzie ciekawe, nie tylko dla nas, ale też dla naszych słuchaczek i słuchaczy, bo musimy pamiętać o tych osobach. I czasem jest tak, że pomimo, że mamy jakąś całkiem sporą bazę tematów jeszcze niewykorzystanych, to po prostu żaden nam akurat nie pasuje tak. I szukamy dalej i grzebiemy, konsultujemy się, dajemy sobie tam, nie wiem, 3 dni na przekminę i w końcu wybieramy jeden, ten załóżmy z 2 czy z 3, z którymi przyszłyśmy na nasz co poniedziałkowy status. Chociaż ostatnio ich już nie robimy. Tak, chwilowo. Tak. Ale przez długi czas faktycznie, też pewnie dlatego właśnie, że pracowałyśmy razem i umiałyśmy już, wiesz, po prostu razem współpracować, widziałyśmy, co się nam sprawdza, co nie, to naprawdę podeszłyśmy do tego podcastu bardzo tak profesjonalnie, to może nie jest najlepsze słowo, ale tak, bardzo projektowo, to jest super słowo. My naprawdę na starcie wymyśliłyśmy chyba 20 tematów, właśnie trochę też pewnie ze strachu, żeby to się nagle nie skończyło. I do tej pory nam taka stricte organizacyjna strona działa dosyć dobrze, mam wrażenie. Ale wracając do tego, co ty powiedziałaś, czyli tego, czy to jest rejestracja naszych rozmów, no to jasne, w pewien sposób jest. Wiadomo, że często nasze rozmowy prywatnie są jeszcze bardziej wyluzowane niż te w podcaście. No, są na pewno bardziej chaotyczne, jest tam więcej przekleństw. Też. Ale to jest na przykład często taka uwaga, czy w ogóle feedback, który dostajemy od naszych słuchaczek i słuchaczy, że właśnie nasz podcast to jest jak rozmowa z przyjaciółką, albo jakby przysłuchiwały się nasze rozmowy przy winie czy przy kawie. I myślę, że to jest dla nas z jednej strony lepszy komplement, a z drugiej strony dokładnie to, czym jesteśmy. No tak, ja też to czuję. To jest nawet lepiej niż spotkanie z przyjaciółką, bo można w nim uczestniczyć nie uczestnicząc. W sensie czasami takie spotkania są potrzebne po prostu, że czujesz jakąś taką zgodność i ja mam wrażenie, że to, co wy powiedziałyście, że szukacie takich tematów, które są interesujące dla waszych słuchaczek i słuchaczy, to wam super idzie, bo one gdzieś tam tak trafiają. Jakby to są zawsze takie tematy, które ja mam ochotę z kimś przegadać i które nie są jakieś ani wydumane, ale też nie są konwencjonalne. To są po prostu takie rzeczy, które faktycznie gdzieś tam no gdzieś się pojawiają w tym eterze, ale jest głód takiej głębszej rozmowy na ten temat. A wasze odcinki są dosyć długie. To nie jest taka szybka pogawędka przy kawie w biegu, tylko raczej taka poważna rozmowa. Tak, ale my też starałyśmy sobie narzucić taką cezurę godziny. Godzina max. Zdarza się, że przekraczamy, ale to już znaczy, że po prostu po pierwsze bardzo dobrze się rozmawiało, a po drugie nie byłyśmy w stanie po prostu nic wyrzucić z tej jakby listy rzeczy, o których chciałybyśmy powiedzieć. No tak, to są dłuższe rozmowy, bo my z Ulą się nie spotykamy na szybkie kawy, tylko na długie godziny, więc to i tak jest już mocno skondensowane, te 50 minut, godzina, bo jak ja do Uli przychodzę albo Ula do mnie, no to wiadomo, że to jest pół dnia tak po prostu gadania i spędzania razem czasu. Więc wydaje nam się, że to jest taki optymalny czas, w którym jakby słuchaczki i słuchacze wytrzymają z nami, a jednocześnie my będziemy w stanie wyczerpać jakiś temat, bo te półgodzinne odcinki właśnie miały taki problem, że były za płytkie. My czułyśmy, że po prostu za mało właśnie możemy powiedzieć o swoim doświadczeniu, że
za mało, po prostu za mało jest tam przemyślenia, że to nie jest dostatecznie po prostu rozwinięte. Tak, ledwo się rozpędzałyśmy, a już musiałyśmy kończyć. No tak, tym bardziej, że takie, no, wy poruszacie, zaraz porozmawiamy trochę o tych tematach, one są oczywiście bardzo szerokie. Z jednej strony to jest gdzieś tam, one operują wokół jakiejś nostalgii różnej, z drugiej wokół takich tematów bardzo bieżących, no ale no, naprawdę trudno opowiedzieć o, nie wiem, doświadczeniach związanych z wynajmowaniem mieszkania, chociażby przez 30 minut, bo to jest historia na audioserial. Tak. Powinien powstać taki podcast. Dobry pomysł. Może ja bym mogła wystąpić w jednym odcinku, gdyby ktoś mnie chciał zaprosić, to polecam się. No dobra, jakie tematy wam teraz chodzą po głowie? Wróciłyście po przerwie, bo zrobiłyście sobie trochę wakacje od podcastu po tych prawie 4 latach. Trudne to było? Czy to było trudne? Dla mnie to nie było trudne. Dla mnie to było bardzo potrzebne. I myślę, że dało nam właśnie taki oddech i jakieś, nie wiem, takie właśnie nowe, świeże podejście do czegoś, co robiłyśmy już długo. I ja też akurat, no, pracuję na etacie, więc mam taką pracę, wiesz, od poniedziałku do piątku, 9-17. I były też takie rzeczy, nad którymi musiałam posiedzieć w pracy bardziej i ciężko mi było jakby kreatywnie działać i w podcaście, i w robocie. Więc na jakiś czas jakby z tego powodu się odłączyłyśmy. Ja sobie wyobrażałam, tak, że leżycie gdzieś na Zanzibarze. Gdybyśmy się utrzymywały z podcastu, to może byśmy leżały na Zanzibarze. Ale nie, tak nie jest. Każda z nas się utrzymuje z innych rzeczy po prostu. I to były wakacje od podcastu, ale to nie były wakacje per se. Od życia. No, nie wiem, jakie Ula, ty miałeś wrażenia z tego miesiąca. Dwóch nawet. Tak, nawet dwóch. Wiesz co, ja też nie wiedziałam, czego się spodziewać trochę po tej przerwie, bo jakby miałam pewne oczekiwania, ale one się na szczęście w ogóle nie sprawdziły, bo mi się w takich momentach włącza jakiś mój wewnętrzny fatalista, ale na szczęście jakby nic się z tego takiego nie wydarzyło i mam w sumie bardzo pozytywne wrażenia po tej przerwie, bo ja też mam taką osobowość, że pewnie sama bym o tej przerwie nie pomyślała, a ona była bardzo potrzebna. I wydaje mi się, że też pozwoliła nabrać dystansu nie tylko do podcastu, tylko też w ogóle do tego, ile my pracy wkładamy dookoła tego, żeby on w ogóle powstał, żeby go jakoś promować, żeby on działał w sieci. I to nam pozwoliło, wydaje mi się, dokonać jakichś zmian i nowych ustaleń, które oszczędzą nam czasu, energii i zdrowia psychicznego w przyszłości. Wy wkładacie dużo tej pracy, w sensie z mojej perspektywy to widać na pierwszy rzut oka, bo no oprócz tego, że prowadzicie swoje social media, super, no to byłam na waszej stronie internetowej. O nie. Tam każdy, to jest świetne, po prostu to jest dzieło życia Prymuski. Każdy odcinek rozpisany po prostu tematycznie z zaznaczonymi time slotami, co się pojawia w którym. No to jest po prostu wow. Nie wiem, czy ktoś z tego korzysta, ale jeśli nasi słuchacze chcą tam zajrzeć, to ja polecam, bo naprawdę wygląda to pięknie. Czy właśnie zrezygnowałyście z tego? Nie, z tego absolutnie nie zrezygnowałyśmy. To jakoś nam weszło w krew, bo to tego nie było od początku. Powiem ci, że to jest nawet dobre, bo to pozwala tak jakby zatrzymywać się podczas montowania podcastu, przypomnieć sobie, jakie tam były główne elementy i też potem pisząc opis tego odcinka, dzięki tym właśnie punkcikom i tym, jak my to nazywamy, czasówką, dzięki tej czasówce jest łatwiej to jakby tak skondensować taką pigułę, o co tam w ogóle chodzi. Tak, ale ja też na przykład sama, jak słucham innych podcastów, które mają coś takiego, to z tego korzystam, więc mam nadzieję, że ktoś jak słucha nas, to komuś też się przydało. No na pewno łatwo odnaleźć coś, bo czasami można wpaść w sidła jakiegoś podcastu, się zasłuchać, a potem szukać jakiejś konkretnej informacji, to na pewno ułatwia. No a co zmienicie po tej przerwie? Miałyśmy gadać o tematach, ale już jakoś się przyczepiłam tych wakacji. No jasne. Pierwsza rzecz, którą postanowiłyśmy zmienić i to bardzo zgodnie, to odpuszczamy social media. To znaczy nie skasujemy ich, one są i będziemy tam informować o odcinkach i raz na jakiś czas się będziemy pojawiać z różnymi rzeczami. Natomiast już nie będziemy codziennie, po prostu już przestałyśmy to robić, codziennie robić stories i tak jak sobie narzuciłyśmy, ile to było postów w tygodniu? Dwa. Minimum dwa. Każda po jednym.
Tak. Grobowo to zabrzmiało każde pytanie. Prawda jest taka, że nie przepadamy za robieniem social mediów. Żadna z nas nie czuje się w tym jakoś super dobra. I też miałyśmy takie wrażenie, że pomimo, że to jest wszystko ładne i odzew jest raczej pozytywny, to ten wzrost, którego się spodziewałyśmy, bardzo długo nie następował i uznałyśmy, że no, możemy po prostu tę moc kreatywną bardziej włożyć w lepsze przygotowanie podcastu. Tak, ale też nie wiem nawet właśnie na ile ta nasza zażyłość ze słuchaczkami tak naprawdę też mam wrażenie, że ona była tak samo wysoka przed tym częstym robieniem stylist, jak i po. Że właśnie jakby widziałyśmy bardzo dużo godzin pracy i faktycznie takiego, wiesz, przepalania mózgu trochę też na to, no bo Instagram, jaki jest, każda z nas wie, łatwo wziąć telefon i nagle są 2 godziny później, nie? A jak przygotowujesz to stories, albo co gorsze, jeszcze mówisz do tego telefonu, a potem piszesz do tego napisy, co jest super, ale no po prostu to jest czas, to mam wrażenie, że w którymś momencie już byłyśmy trochę w takiej pułapce, jaką sama na siebie zostawiłyśmy po prostu tego tworzenia kontentu na Insta, a trochę zapomniałyśmy o tym, że przecież naszym podstawowym jakby dzieckiem jest podcast. No też trudno na Instagramie zbudować taką intymność, jaką daje podcast i taką relację. No tam nigdy już nie dacie chyba więcej niż w tych godzinnych odcinkach, kiedy opowiadacie często bardzo osobiste historie. Więc faktycznie no trudno już to przebić. Dokładnie. A jeszcze jak podobno już ludzie w ogóle nie czytają postów, tylko przyglądają stories, to też się człowiek zastanawia, to po co wymyślać kolejne tematy na posty, jak już musi wymyślać na odcinki. I no po prostu miałyśmy tego dosyć. Co nie znaczy, że nie szanujemy naszych obserwujących, bo jeżeli ktokolwiek do nas ma ochotę napisać na Instagramie czy na Facebooku, to my sprawdzamy wiadomości, odpisujemy, jesteśmy tam, ale po prostu już w dużo mniejszym zakresie niż te 2 miesiące temu. A wyrozumiali są właśnie słuchacze? Jak na przykład znikacie skądś? No, jak zareagowali na te wasze podcastowe wakacje? Bo o ile mam wrażenie, że w przypadku innych podcastów twórcom się bardzo często obrywa za to, że na przykład się przesunie premiera, albo oni na przykład, nie wiem, jadą w podróż poślubną, to u was mi się wydaje to bardzo spójne z tymi treściami, które wy publikujecie. Często mówicie, nie wiem, o odpuszczaniu, o dbaniu o siebie, więc to się wszystko jakoś bardzo klei. A ty, mieli pretensje, czy nie? Nikt nie miał pretensji. Stałyśmy same słowa wsparcia. Tak. I też myślę, że to było duże zaskoczenie, bo my też tego nie ogłaszałyśmy. Ta przerwa po prostu, my ją sobie ustaliliśmy wewnętrznie, ogłosiłyśmy ją jakiś czas później na tym Instagramie, a odcinki po prostu przestały wychodzić. My też nie informowałyśmy chyba w ostatnim odcinku przed przerwą, że to jest ostatni odcinek. Więc wydaje mi się, że bardziej, jeśli już, to że my nie określiłyśmy daty powrotu, mogło być dla kogoś alarmujące i przez jakiś czas dostawałyśmy wiadomości, czy tam kiedy wracamy, albo... Ale bardziej były to takie rzeczy w stylu, mam nadzieję, że macie się dobrze, że odpoczywacie i naprawdę, wiesz, my mamy super grono słuchaczek i słuchaczy. Naprawdę tak jak ta... jakby interakcja między nami idzie i tak, my naprawdę nie dostałyśmy, nie wiem, no nigdy nie mieliśmy hejtu czy hejteru do tego momentu przynajmniej. To zawsze miałem zaproszenie. Więc to są same plusy. Jest po prostu bardzo miło i życzliwie po prostu. I też ja też nie czuję wcale, żeby, wiesz, tak jak podglądam innych twórców, którzy czy tworzą podcasty, czy nie, to też mam wrażenie, że ci ludzie dużo... Że w ogóle, że ludzie, konsumenci tych treści bardzo często wymagają czegoś od tych dostawców, już tak naprawdę w tym momencie. A ja trochę nie czuję, żebyśmy miały aż takie, nie wiem, wymaganie, czy coś takiego. Ja sama się czasem łapię na tym, że wymagam od twórców. Mhm. Potem się karcę za to i ta rozmowa nie wychodzi spoza mojej głowy, ale jednak czasami, no jak już ktoś tak wejdzie w ten twój tryb, i po prostu ty masz w tą odpalasz Spotify'a w sobotę rano i po prostu odświeżasz, na przykład, czy już jest ta niedźwiedzka i nie ma, no to masz taką chwilę po prostu takiego... Tak, bo już miałeś zaplanowaną sobotę i co robisz, jak będziesz słuchała tego odcinka, co no nie? No tak, no potem trzeba wziąć głęboki wdech, wiadomo, i chwilę poczekać, ale no tak, czasami zapominamy, że po drugiej stronie są ludzie. I często ci ludzie nie żyją z podcastu, w sensie... A nawet jak żyją, to może i tak to ich przerasta. No. Dokładnie, a też ten podcast często, czy już w ogóle leci na Instagramie, póki Instagram nie zmieni algorytmu znowu, są darmowe. Więc często ci twórcy
wkładają właśnie dużo swojego czasu, czy pieniędzy, czy zaangażowania, po to, żeby dać coś darmowego. I ja też się sama na tym łapię często, że też, wiesz, przyzwyczaiłam się właśnie do tych moich, nie wiem, odcinków co poniedziałek, jak jakiś mój podcast wychodzi wtedy, nie? Ale właśnie pamiętam, że no, wiesz, ci ludzie robią to też za darmo, więc ja też nie mogę od nich niczego wymagać, a tylko to, że jestem gorliwym słuchaczką i w ogóle wierną fanką od lat, no to jest super, nie? Ale właśnie każdy potrzebuje odpocząć, odpiąć wroty, albo po prostu każdy też się może zmęczyć. I w końcu coś zamknąć. Dokładnie, coś każdy może się spóźnić. Tak. Tak, dobra, wróćmy do tematów. Nad jakimi teraz pracujecie? Co jest na tej waszej liście? No, w momencie nagrywania tego odcinka najbliższy nasz temat to będzie temat o tym, dlaczego zmiany są takie trudne. To jest po prostu pytanie, jakie sobie postawiłyśmy prywatnie i próbujemy na nie odpowiedzieć w odcinku. Tak. Poza tym ja mam akurat wielką ochotę na trochę więcej takich odcinków o kulturze, o książkach, o serialach, o filmach, bo lubię o tym gadać i też jest bardzo duże zapotrzebowanie na takie odcinki. Bardzo dużo osób nas prosi, żebyśmy znowu pogadały o książkach, żebyśmy znowu poleciły coś do obejrzenia. I no właśnie na przykład robienie tego na Instagramie dla mnie było mało satysfakcjonujące, bo ja miałam poczucie właśnie, że nie mogę tam się rozwinąć, bo to jest taka krótka forma, więc mamy też zaplanowane odcinki i serialowe, i książkowe. Ja też lubię te rekomendacje. No. Ja sama też uwielbiam. Oczywiście nasze, ale też nie tylko nasze. Bo to jest mega, mega sprawa, no. No ja czasem już czuję, że nie muszę czytać na przykład. Ktoś tak dobrze opowie, zrecenzuje. Jeszcze jak dwie osoby wymieniają myśli, to się no, dostaje jakiś pełniejszy obraz tego, czego można oczekiwać. No bo tam jeden autor, wiadomo, że jest zawsze jakiś taki bardzo subiektywny, a już jak mam dwie osoby, które się skonfrontowały z jakąś książką czy z serialem, no to ja czuję, że to jest taka lepsza rekomendacja, głębsza i faktycznie bardziej wiem, czego się spodziewać, więc dla mnie to super. Miewacie też gości. Owszem. Jesteś goście? Tak, rozmawiamy trochę o przyszłości, bo trudno mi zamknąć w jakieś klamry ten wasz podcast, no bo tam tematy są ekstremalnie szerokie. Od jakichś waszych doświadczeń zawodowych, poprzez jakieś zagadnienia związane z terapią, z feminizmem, nie wiem, z ekologią, z modą. Tam jest naprawdę, to jest taki mikroświat. Nasz mikroświat. Dokładnie, odbicie naszego życia po prostu. Wymyśliłyśmy sobie taki slogan, że jesteśmy ekspertkami wyłącznie od własnego życia. I co prawda wymądrzamy się na różne tematy, tak jak na przykład właśnie słusznie zauważyłeś, czy trochę gadamy o ekologii, czy o modzie. Bardzo staramy się tam robić fact-checking i sprawdzamy różne rzeczy. Natomiast no, głównie gadamy o tym, co my czujemy, co my myślimy i jak my działamy. I dlatego te tematy są takie szerokie. Po prostu, bo nas też dużo rzeczy różnych interesuje. Myślę, że gdybyśmy się zamknęły w jakimś takim wąskim obszarze, to mogłyby nam się szybko te tematy skończyć po prostu. Ale też wydaje mi się, że sporo jest właśnie o dbaniu o siebie i bardzo często, zwłaszcza te odcinki, gdzie gadamy o emocjach czy o terapii, ale też właśnie o odpoczywaniu, czy tak naprawdę wiele różnych odcinków kończy się takim postulatem, żeby o siebie dbać. I my staramy się obydwie z Ulą dbać o siebie i zajmować się sobą i zdrowotnie, i psychicznie, i na różne sposoby. I wydaje mi się, że to jest taki przekaz, który no, trzeba powtarzać, że ludzie nadal za mało o siebie dbają mimo wszystko na różnych polach. Tak, nam to dbanie o siebie tak się spodobało, że nawet nagrałyśmy odcinek, który nazywa się Tanie dbanie. I tam mówimy o tym, co robimy dla siebie, właśnie co nie kosztuje pieniędzy właśnie, bo nie każdy może pozwolić sobie na wizytę u psychoterapeuty, czy pójście do, nie wiem, fizjoterapeutki uroginekologicznej i tak dalej, i tak dalej. Świetny odcinek, by the way, polecam. No, pozdrawiamy Zuzę. Tak, tak. Zuza Woska, super osoba i no mega wiedza. I jeśli już mamy mieć właśnie jakieś gościnie czy gości w przyszłości, no to pewnie właśnie będą to jakieś fajne dziewczyny, które robią coś takiego. W obecnym momencie tak naprawdę możemy się szczerze powiedzieć, że no, nie mamy nikogo takiego zaplanowanego jeszcze. Tak. Chwilowo, ponieważ jesteśmy po przerwie, wróciłyśmy, to się skupiamy na naszym duecie,
ale to nie znaczy, że już nie będzie gości, bo myślę, że prędzej czy później spotkamy na naszej drodze kogoś, z kim bardzo będziemy chciały porozmawiać, tak. I sobie nie darujemy. Mamy kilka tematów, które wymagają gościnnych występów. No, już takie właśnie bardziej eksperckie tematy, takie, które no, nam zwyczajnie brakuje kompetencji, wiedzy, to tam jak najbardziej zapraszamy te mądre kobiety. No i świetnie, ale wasze solowe, to czy tam duetowe występy, faktycznie mają taką, no one mają taką uniwersalną mądrość w sobie i faktycznie ja się zgadzam, że ja też wyciągam z każdego z tych odcinków, no prawie, bo wiadomo, że są jakieś wyjątki, taki, w sensie wychodzę z takim poczuciem, że już w ogóle o siebie zadbałam, że to wasze gadanie mi trochę zdjęło napięcie z pleców, że trochę się wyluzowałam, trochę się czuję po prostu lepiej z tym, jak jest. Trochę czuję, że jakby w ogóle jest nas więcej. To jest takie bardzo przyjemne, ale też bez takiego kaznodziejskiego tonu, typu, o, tam dbaj o siebie, wypij to i to, w ogóle magia rytuałów. To po prostu tak strasznie mnie relaksujecie, muszę powiedzieć. Chyba jestem jakaś za bardzo wylewna. Nie są to przymiłe słowa. No, tak. I my jesteśmy łasne na takie komplementy. Ja na pewno. Bardzo nam miło. Ale tak, jest to... To dobrze, bo już czułam, że zrobiłam jakieś faux pas. Absolutnie nie. Ale wiesz, właśnie mam nadzieję przynajmniej, jakoś nie myślałam o tym dużo wcześniej, że to, że my się dzielimy tą naszą perspektywą, jest super. Jeżeli właśnie zluzowało ciebie, czy zluzuje jakieś inne osoby, które tego słuchają, to jest tylko lepiej. Bo my naprawdę wszyscy, tak jak żyjemy, mamy trochę za dużo napiny i trochę za dużo... Ja przynajmniej mogę mówić oczywiście o sobie, że mi często codzienność albo, wiesz, siedzenie we własnej głowie za bardzo po prostu wjeżdża na samopoczucie, na humor i na ogólne żyćko. Więc więcej luzu zdecydowanie. Dobry postulat. Tak, ale fajne jest to, co powiedziałaś, że jak słuchasz tych odcinków, to czujesz, że właśnie masz tak samo i jest nas więcej. I to jest totalnie coś, co ja też uwielbiam właśnie, jak coś jest takie, jak się mówi po angielsku, relatable, że po prostu też człowiek czuje się trochę lepiej, że okej, nie tylko ja mam z tym problem, nie tylko ja się tego wstydzę, nie tylko ja robię coś dziwnego i mi się wydaje, że po prostu to jest tylko moje i w ogóle jestem jakimś... najdziwniejszym dziwolą. Tak, dokładnie, dokładnie. I miło jest poczuć się częścią jakiejś większej grupy. No i właśnie też dzięki temu trochę wyluzować, nie? Wy w ogóle tworzycie taką... Ja nie umiem sobie was wyobrazić spiętych, bo w waszych głosach... No, sorry. Ale no takie zbudowałyście złudzenie. W waszych głosach i w tych waszych takich pełnych wyrozumiałości rozmowach jest właśnie tyle takiego spokoju i luzu, że no nie umiem sobie tego wyobrazić. A bywacie spięte na pewno. Bywamy. Na bank, oczywiście. I to, wiesz, nie raz, nie dwa. Nawet na siebie bywamy spięte czasem. Oh, tak. No, teraz tak. Burzymy jakąś fasadę, ale tak, no, jesteśmy ludźmi i znamy się długo i dużo razem robimy, więc nam się zdarza, że też tak. Się pospinamy. Tak, ale do tej pory so far udało nam się wszystko przegadać. Skuteczna komunikacja. Wyrozumiałą rozmową. Tak. Nie jedną. Nie jedną, no. Tak. Czy my się spinamy? No tak, ja się spinam często na maksa. Jestem teraz ciekawa, czy my w naszym podcaście jesteśmy, wiesz, jakimiś na te 56 minut lepszymi wersjami siebie po prostu. Jak to nagrywamy. Wezmę nawet te 56 minut, w sensie tak, super. No jasne, że się spinamy, no jesteśmy ludźmi, pracujemy też, są deadline'y, są rachunki do popłacenia, przeciwności losu. Plus ja pamiętam, że miałyśmy przynajmniej jeden odcinek, gdzie na pewno byłyśmy wkurzone i ten odcinek zdecydowanie był w dużych emocjach i no spina to może nie jest właściwe słowo. Ale był w gniewie i to był odcinek, kiedy rozmawiałyśmy o strajkach kobiet. No to był taki bardzo na żywca kręcony i bardzo tak... No nie chcę powiedzieć od serca, bo nasze wszystkie odcinki są od serca, ale ten był zdecydowanie właśnie na takiej emocji i gniewu robiony i wkurzenia. No może w tym temacie to była po prostu najadekwatniejsza z emocji. A jakbyście miały polecić komuś, bo zakładam, że część naszych słuchaczy nie zna waszego podcastu, jeszcze do niego nie dotarła. Od czego byście radziły zacząć? Na pewno nie od początku. Tak, tak, to jest zdecydowanie nie. Ja sobie zrobiłam wczoraj taką sesję z pierwszym odcinkiem. Aha.
Chciałam sprawdzić, jak, no, jak zmieniło się w ogóle wasze mówienie i jakiś poziom stresu i tak dalej, ale też chciałam sobie przypomnieć trochę tą waszą historię. Myślałam, że tam trochę więcej powiedziałeś w tym pierwszym odcinku. On jest jednak dosyć tajemniczy. Tak. Ale moim zdaniem debiut miałyście już świetny, a w ogóle zaczynałyście bez żadnego doświadczenia. Kamila, musimy się jeszcze raz podziękować za bardzo miłe słowa. Ja wspominam nasz debiut z dużą czułością, ale też ogromnym zdenerwowaniem, ściskiem w żołądku, gardle i w jeszcze kilku miejscach. To był bardzo miły odcinek, ale myślę, że on nas wiele kosztował emocjonalnie, żeby go nagrać, żeby się w ogóle, wiesz, przemóc, nie? Dzisiaj możemy przyjść tutaj do ciebie, siedzimy przed mikrofonami, coś tam się jeszcze powymandrzamy i bach, i nagrywamy. Ale do tego dochodziłyśmy naprawdę miesiącami pracy. I ten pierwszy odcinek zajął nam dużo czasu i do przygotowania się, i później do zmontowania go i wypuszczenia. Tak. Byłyśmy bardzo zestresowane, kiedy go nagrywałyśmy. Tak. Słuchajcie, wydaje mi się, że to słychać. Zestresowane, to widać na twarzach. Nie, to są takie, wiesz, flashbacki jak z wojny po prostu. Tylko w takim dużo prostszym oczywiście wymiarze. No i piłyśmy wino, nagrywając ten pierwszy odcinek. Tak, przyznałyście się do tego. I drugi też. Drugi też. Dlatego drugi jest gorszy niż pierwszy, bo byłyśmy... Ja nie wiem, mi się wydaje, że drugi jest lepszy. Czyli nie zaczynam od pierwszego, ani od drugiego, to zostawcie sobie na deser. A od czego moglibyśmy zacząć w takim razie? Macie jakieś hitowe odcinki? Ja bardzo lubię ten odcinek Tanie dbanie, o którym już wspomniałam po prostu, bo ja z niego często sama korzystam. Bo ja sobie dokładnie te rzeczy z czasówki wypisałam, mam je przyklejone w jednym miejscu i sama do nich często wracam. Ale też mi się wydaje, że dobrym sposobem jest faktycznie, jeśli ktoś ma czas, przelecenie kciukiem po tym naszym katalogu podcastowym i wybranie takiego tematu, jaki w tym momencie z tobą zarezonuje. To jest taka podcastowa ruletka. Tak jak powiedziałaś, mamy 100 odcinków. Podoba mi się ten pomysł podcastowej ruletki. Może mogę jakąś apkę z tego zrobić. Jakiś szafel powinien być odcinków podcastowych, nie? A nie ma czegoś takiego? Być może. Jakieś playlisty odcinków podcastowych, to dopasowane jest przez algorytm, no właśnie. Możemy najwyżej same zrobić, mogłybyśmy zrobić, wiesz, naszą playlistę. Własną playkę. Top 10, od czego zacząć. Super pomysł, róbmy to. Z taką czerwoną kropką, jak na mapie w centrum handlowym. Tu jesteś. Dobrze. Tu zacznij. Dobrze, robimy. Więc wydaje mi się, że właśnie takie przyjechanie kciukiem i zobaczenie tego, na co dzisiaj masz ochotę, jest w naszym wypadku super. Tak. Ja uwielbiam odcinki z ekspertkami, które w sumie są trochę inne niż nasze normalne, więc może to nie jest jakiś najlepszy sposób na poznanie nas, ale mój ulubiony odcinek to jest z dziewczynami z odcieniami kobiet, z siostrami, z Klarą i z Igą. Jedna jest psychoterapeutką, druga jest fizjoterapeutką. Dziewczyny pracują razem, mają powiedzmy taki wspólny gabinet. To był dla mnie bardzo... Ja się bardzo dużo po prostu nauczyłam, nagrywając z nimi. No i jest taki odcinek, który mnie osobiście strasznie śmieszy. Nazywa się Kontrowersyjny fundament dojrzewania, czy coś takiego, albo dzieciństwa, już nie pamiętam. Nie, dorastania. Dorastania. Mhm. Jest to odcinek o bajkach Disneya i jak ja sobie go włączam czasem, to ja po prostu się śmieję, jak go słucham. Uważam, że tam zaprezentowałyśmy po prostu... Właśnie tam byłyśmy takie super wyluzowane i też... Bardzo dużo takiego naszego naturalnego poczucia humoru jest w tym odcinku. Nie żeby kiedykolwiek indziej był nienaturalny. Ale ten odcinek nagrałyśmy tak zupełnie po prostu totalnie śmieszkowo i on jest bardzo relaksujący i zabawny. No dobra, to dużo zaproponowałyście odcinków na początek. Możemy jeszcze więcej. Wszystkie są super, poza pierwszym i drugim. Tak, ja myślę, że w ogóle... Teraz wszyscy odpalają pierwszy i drugi odcinek. No pewnie tak będzie, no. Nie, jeżeli ktoś faktycznie będzie chciał, bo ja też rozumiem, bo ja też lubię zaczynać podcast od początku. Jak podcast ma jakiś tam katalog, to ja lubię przyjechać i chronologicznie zacząć. No szczególnie takie osobiste, nie? No bo... Tak. Potem łatwiej się pływać w fabule, potem właśnie wiesz, kiedy ktoś jest tajemniczy, a potem kiedy już coś tam z siebie wydobył. Tak, wiesz, kto jest kim też dokładnie, no bo czasami jakby to odkrywanie w podcastach się tak stopniowo buduje, nie? Nie wpadasz do pierwszego odcinka i nie mówisz, jestem to i to, robię to i tu, tu i tu, tylko jednak te informacje o was tak łapiemy powoli, wspinając się po tej drabinie odcinków. Się podekscytowałam. Ale właśnie, bo chciałam zacząć od tych początków naszych, to może jednak kiedy indziej. Lepiej zacząć od tych takich późniejszych, dłuższych odcinków zdecydowanie. To jest ciekawe w ogóle, jak ludzie słuchają podcastów. Ja wybieram odcinek po temacie, który mi się podoba. Jeżeli ktoś mi poleci jakiś podcast, to robię tak, że albo słucham ostatniego odcinka, który wyszedł, ale jeżeli jest jakiś temat, który mnie nie interesuje, albo przynajmniej wydaje mi się, że mnie nie interesuje, to szukam, aż znajdę coś ciekawego.
niebezwykły podcast, a tyle różnych technik. Tak. Skoro jesteśmy przy tym temacie, w ogóle składa się doskonale, to powiedzcie, czego słuchacie. Ja mogę powiedzieć, że z polskiego rynku podcastowego słucham niestety mało w tym momencie, ale mogę polecić kilka podcastów anglojęzycznych. Bardzo chętnie przyjmiemy takie rekomendacje. To tak, to zależy. Jeżeli chcę się poczuć, że czegoś się nauczyłam tak na hardkorze i mam czas, żeby, wiecie, pójść na spacer i się skupić, to jest super podcast, który nazywa się Huberman Lab i jest to pan naukowiec ze Stanfordu, który na początku przybliża, jak działa mózg, a potem cała masa też tam jest innych rzeczy. Jest taka wiedza, której ja czuję, że nigdy nie odebrałam w nauczaniu szkolnym, a wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo ważna. Ja tam trafiłam, bo szukałam sposobów na lepszy sen i na to, jak lepiej zasnąć i podejmować z bezsennością. I póki co pomogło, więc jestem mega zajarana i polecam. A jak mam ochotę też się czegoś może dowiedzieć, ale bardziej się pośmiać i zrobić to w taki lekki sposób, to jest super podcast, który nazywa się You're Wrong About. Prowadziła go para dziennikarzy, w sensie nie para w życiu prywatnym, tylko po prostu dwoje dziennikarze. I to jest podcast, który planuje, znaczy postanowił sobie za cel pokazanie nam prawdziwej wersji jakiejś tam historii, że my w popkulturze czy w kulturze często zapamiętujemy pewne fakty, może nie do końca tak, jak się wydarzyły, a oni chcą nam przybliżyć to, jak to naprawdę wyglądało. Więc są super odcinki, na przykład z księżną Dianą i z całej historii życia, ale też są, nie wiem, o latach 2000, kiedy był millennium bug i wszyscy myśleli, że komputery padną. Więc jest tam też bardzo dużo różnych fajnych odcinków, ja po prostu uwielbiam. Oni też mają super chemię między sobą, więc fajnie się ich słucha właśnie, oprócz tego, że mówią o ciekawych rzeczach, to też mają kompletnie inne perspektywy, inne osobowości i super śmieszki. Okej. Okay. Ja słucham głównie polskich podcastów akurat. Och, co tak. jak świetnie się uzupełniacie. Uwielbiam, uwielbiam O Zmierzchu, oczywiście. Tak, bo słuchajcie, to jest podcast, w którego każdym odcinku polecamy podcast O Zmierzchu Marty Niedźwieckiej. No bo ona to robi jest super stały robotę. Punkt Marta jest w programie. Super mądra i warto jej słuchać, no. Wszyscy powinni, tak myślę. Bardzo lubię podcast, który niestety zakończył działalność. Mam nadzieję, że zawiesił, a nie zakończył zupełnie. To jest Powiedz Siostro, Kasi Babis i Marty Nowak. Dziewczyny robiły naprawdę super rzecz, bo one nagrywały takie długaśne, prawie 3-godzinne odcinki razem z wideo. I to się generalnie dobrze oglądało na YouTubie, bo one też dużo pokazywały obrazków i ogólnie były bardzo śmieszne. I dziewczyny dużo gadały o popkulturze, ale to wszystko właśnie było w taki super luźny, nie chcę powiedzieć dziewczyński, właśnie taki siostrzany sposób, że one widać było, że po prostu się mega blisko przyjaźnią i dobrze się rozumieją i się tam przerzucają właśnie jakimiś żarcikami. Więc to polecam bardzo. My obydwie z Ulą jeszcze kochamy Maćka Okraszewskiego i Dział Zagraniczny, a ja ostatnio słuchałam tego akurat trochę mniej. Ja właśnie też, ale od początku wtedy do kilkudziesięciu pierwszych odcinków to było na maksa. Bardzo, bardzo lubimy i szanujemy Maćka i uważamy, że robi super robotę. Jest podcast, który podbił mocno internet niedawno, więc myślę, że nie będę jedyną osobą, która go poleca. To jest Dwie Dupy o Dupie podcast i to jest podcast o pracy seksualnej, prowadzony właśnie przez dwie seksworkerki. Dziewczyny obecnie już pracują w Niuansie i tam nagrywają, a Niuans niestety zamknął dostęp. Pozdrawiamy. Trzeba zapłacić, żeby posłuchać. No, ale generalnie, i to słono. Ale generalnie pierwszy sezon tego podcastu jest dostępny na Spotify i pewnie też w innych apkach podcastowych. Ja bardzo polecam, bo dziewczyny mówią o takich rzeczach, o których myślę, że większość społeczeństwa jest absolutnie nieuświadomiona. Na temat pracy seksualnej, na temat tego, jak to tak naprawdę wygląda, jakie są mity. Super dziewczyny, naprawdę myślę, że zrobiły bardzo dużo dla sex workerów w Polsce, ale nie powinnam się wypowiadać w ich imieniu właściwie. No, chyba możemy z własnej perspektywy powiedzieć, bo ja też jestem słuchaczką tego podcastu i on na pewno wpłynął na moje myślenie, a na pewno nauczył mnie, jak operować językiem przede wszystkim.
bo to, za co ja podziwiam podcasty prowadzone przez aktywistów przede wszystkim, to jest taka precyzja jednak wyrażania się, w ogóle mówienie o języku, tak? Wiadomo, że to wszystko są sprawy dynamiczne i to się cały czas zmienia, jakby jak jest poprawnie, jak niepoprawnie, jak teraz mówimy, jak nie mówimy, co jest okej, co jest nie okej. I gdzieś tam trudno jest za tym nadążyć nawet aktywistom, ale taka w ogóle uwaga na te sprawy językowe jest super i mi się wydaje, że fajnie by było, gdyby ona się przeniosła jakoś w ogóle szerzej do debaty publicznej w Polsce, bo tego faktycznie trochę brakuje. A znacie jakieś podcasty podobne do waszych, takie dziewczyńsko-przyjacielskie? Może nie chcemy jakoś super polecać waszej konkurencji, ale jest nawet podcast, który nazywa się prawie tak jak wasz, ale z tego co wiem, to nie było tam żadnej dramy. Mówisz o Ej dziewczyny? Mm-hmm. No nie było żadnej dramy, nie. Po prostu Ola, wydaje mi się, że ma na imię, tak, osoba, Ola, która prowadzi ten podcast, założyła go. I to był zbieg okoliczności. Słuchałyście? Chyba słuchałam kilku odcinków. Ja słuchałam dwóch odcinków. Na pewno. To są rozmowy po prostu, tak, więc w sensie, tak, rozmowy Oli prowadzącej z zupełnie różnymi osobami. Czasami znikąd, czasami z ekspertami. No, jakieś takie zwykłe, bieżące tematy. Całkiem przyjemnie się tego słucha. Ja z dziewczyńskich polskich podcastów lubię też podcast magazynu Shine, który też jest fajny, bo dziewczyny tam jakoś wszystkie, to jest redakcja internetowego magazynu i one wszystkie jakoś tak w tym partycypują. I czasami w odcinku pojawia się graficzka na przykład, której normalnie byśmy nie słyszeli pewnie na antenie. Czasami pojawiają się jakiś goście, zmieniają się prowadzący. No i to jest taki feministyczny, mały, dziewczyński, babski, super pozytywny magazyn i ten podcast też jest bardzo fajny. One też lubią dużo polecajek. Tak. Różnych fajnych. Nas Karola też zaprosiła kiedyś do udziału w jednym odcinku. Ja bym powiedziała, że się wprosiłyśmy. Tak. No i pięknie. Ale to było super, tak, super doświadczenie. Tak. My też kiedyś słuchałyśmy takiego podcastu, który nazywał się Friendshipping. Mhm. I on był prowadzony przez dwie przyjaciółki, które też się poznały w pracy w ogóle, jeśli dobrze pamiętam. I no, miały super dużo śmieszków. Nie wiem, gdzie się poznaje przyjaciół. W różnych miejscach, no, ale tak, praca często działa dobrze. I tam też było dużo takich fajnych. Dziewczyny generalnie przyjmowały pytania od słuchaczy i próbowały na nie odpowiedzieć. To były pytania o relacje międzyludzkie, o związki, o przyjaźnie. Oni były ekspertkami, były po prostu dwiema laskami ze Stanów Zjednoczonych. Ale słuchało się tego przez długi czas bardzo, bardzo przyjemnie. To był dla nas bardzo inspirujący podcast. To znaczy, tak, ja go zaczęłam słuchać dopiero po tym, jak mi go Ula poleciła, ale to było właśnie wtedy, kiedy szukałyśmy inspiracji do tego, jak my powinnyśmy nasz podcast prowadzić. I z tego, co przesłuchałam wtedy, to te dziewczyny najmocniej na mnie wpłynęły. No, Powiedz Siostro też jest takim podcastem, właśnie ten, o którym już mówiłam. Tylko, no, właśnie trzeba mieć na niego więcej czasu, a ja go po prostu sobie tak oglądam partiami. A ja nie widziałam w ogóle i teraz mam super czas, mnie czeka w takim razie, bo w ogóle nigdy tam nie byłam. Kilkanaście godzin. No tak, to pierwszy odcinek, dziewczyny mają bardzo fajny i śmieszny, bo gadają o 90s-ach. Ja po prostu na maksa się śmiałam, słuchając ich. Więc polecam. Super, mogę się cofnąć z lat 2000, które ostatnio tak, były u was. No dobra, a coś jeszcze? Czy coś jeszcze z dziewczyńskich, czy coś jeszcze w ogóle? Te dziewczyńskie jakoś mnie tak, no, interesują, bo one są takie wyjątkowe. W sensie wydaje mi się, że żadne inne podcasty nie mają takiej energii. I faktycznie wydaje mi się, że dla tych tematów to jest naprawdę najodpowiedniejsze medium. Dlatego próbuję z was wyciągnąć, co się da. Musimy się zastanowić, ale wydaje mi się, że u mnie to jest tyle chyba, jeśli chodzi słuchanie dziewczyńskich podcastów, bo wiesz, mamy nasz. No wiem, który wiem. Który nagrywamy. Ja też mam wasz. Na szczęście już po wakacjach, więc możemy słuchać wszyscy. A czego byście sobie życzyły w takim razie dla swojego podcastu? Sławy, pieniędzy i wielkiej kariery. Tak, klasyczne słowa, top model. Jesteśmy będziecie w Mediolanie, oprócz tego. Nie, zupełnie serio pytam, w sensie czujecie taką ambicję, żeby to się jakoś
tak bardzo rozwinęło, czy jest wam okej tak jak jest? Wiesz co, wydaje mi się, że sama ambicja tego, żeby to się rozwinęło, to za mało. I jest wymagany dużo szczęścia i myślę cała ilość czynników kompletnie niezależnych od nas. To raz, a dwa nie wiem. W sumie to jest dobre pytanie. Ja chcę się zastanowić na tym, czego ja bym nam życzyła. Ja miałam kiedyś taką bardzo dużą ambicję związaną z tym podcastem i właściwie mam wrażenie, że mi to bardziej przeszkadzało niż pomagało i chciałabym zawsze odczuwać przyjemność z nagrywania, ale to, co byłoby moim zdaniem bardzo fajne, to oczywiście, żebyśmy miały coraz więcej słuchaczek i słuchaczy i nic więcej za tym nie musi iść. Po prostu, żeby... Czyli sława. Żeby te, tak, sława, dokładnie. No, ale myślę, że to jednak jakoś tam świadczy, no, o podcaście, że jest dużo osób, które się jakoś tam wokół niego gromadzą. No, przychodzi chyba taki moment, że po prostu te podcasty się przebijają jakoś tak ni stąd, ni zowąd. W sumie trudno chyba powiedzieć, o czym to zależy. No, chociażby no, wspomniana Marta Niedźwiecka, która też już nagrywa podcast od bardzo dawna, tak naprawdę... Niedawno zaliczyła taki... Pandemia? Myślę, że pandemia spowodowała, że po pierwsze dużo ludzi zaczęło nagrywać podcasty z nudów, ale też, że ludzie mieli czas słuchać tych podcastów i że czasem po prostu się już nie chce oglądać kolejnego serialu na Netflixie i człowiek szuka czegoś bardziej inspirującego właśnie, czegoś więcej, jakiejś wiedzy, ale też niekoniecznie może chcieć czytać książki. I pod tym względem podcasty są super, że jest po prostu tyle darmowej, wspaniałej, ciekawej, niszowej wiedzy dostępnej. I myślę, że takie podcasty psychologiczne, self-helpowe mogły mocno w pandemii się wybić. Się zakrztusiłam wodą z tej okazji. I straciłam wątek jeszcze przy okazji, a chciałam powiedzieć coś, pożyczyć wam właśnie tego, w takim razie więcej, większej ilości słuchaczy. Wydaje mi się, że może na przykład oceny na Spotify'u mogą wpłynąć gdzieś tam na to, że... Tak, to jest nowość. Zobaczymy. Że przebiją się może te fajniejsze produkcje. Ja wam już dałam tam 5 gwiazdek, czy 5 serduszek, czy co tam się daje na tym Spotify, już nie pamiętam. Wszystkich do tego zachęcam ogólnie, żeby swoje ulubione podcasty oceniać, bo po pierwsze, wszystkim jest wtedy łatwiej, bo fajnie jest móc od razu zweryfikować, czy coś jest spoko i się podoba, czy nie. Też po to tu jesteśmy, żeby się jakoś pomóc wszystkim odnaleźć w tej masie podcastów, bo mam wrażenie, że ich jest naprawdę wiele i bardzo trudno znaleźć coś odpowiedniego. Tak, ale to na pewno jest. W sensie dla każdego coś miłego, to jest piękne w podcastach, że możesz to znaleźć, a może powiedziałeś coś tak ładnie, chciałam coś nawiązać, już w tym momencie zapomniałam. Sorry, przepraszam. Ja tylko dodam, że bardzo fajnie jest doceniać i wspierać twórców, których się obserwuje, słucha, ogląda i dawanie tych lajków, udostępnianie, czy nawet dzielenie się właśnie tych na zasadzie polecenia komuś. To jest super ważne dla twórców, bo no większość jednak tych rzeczy robimy, no właśnie, to są darmowe treści i taka wdzięczność bardzo, bardzo wiele znaczy, a jeżeli zasięg się zwiększa też dzięki temu, to w ogóle jest wspaniale. I to jest dbanie, tanie dbanie, nic nie kosztuje. Tak, w górę serca, no. W górę serca. Tak. No dobra, to chyba dziękuję wam, bo wydaje mi się, że też nie możemy już się tak to za bardzo rozgadać, bo jednak bym chciała, żeby wszyscy tacy zachęceni, pełni apetytu, jednak przeszli do pierwszego odcinka waszego podcastu i tam zaczęli swoją super przygodę z wami, ponad 100-godzinną, a w czasie słuchania pojawią się jeszcze kolejne odcinki i wydaje mi się, że dla wszystkich to będzie super przyjemność, nie tylko dla dziewczyn, bo te podcasty, które tak wkładamy do dziewczyńskiego wora, wcale nie są tylko dziewczyńskie, są po prostu fajne. Dokładnie tak, bo dziewczyny są fajne. Dokładnie. I w ogóle wszyscy, którzy są fajni, są fajni. Bardzo wam dziękuję i zamykam już tą audycję. Pa! Dzięki. Dzięki, pa. Pa.